Siemanko, okazało się, że jesteście w stanie przebić moje wszelkie oczekiwania i zostawiliście aż 14 tysięcy apek w górę pod poprzednim odcinkiem z tej serii. Wow! Tego to się naprawdę nie spodziewałem, nie sądziłem, że ta seria aż tak bardzo wam się spodoba. Dlatego miło jest mi was powitać w trzeciej części tego odcinka, tego super sztos odcinka. Włożyłem w niego sporo pracy, także jestem pewny, że wam się spodoba. Nie pozostawiam wam tutaj jakiegoś progu łapkowego, ale fajnie by było, gdyby udało się przebić ten wynik z poprzedniego odcinka. Oczywiście możesz zdobyć też mega boksika, jeżeli tylko chcesz. Jedyne co musisz zrobić, to zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, napisać jakikolwiek komentarz dotyczący tego odcinka i zaobserwować mojego Instagrama, do którego link macie tam na dole w opisie, przemopbg. Tam zawsze dowiesz się na story, czy udało ci się go zdobyć, czy to właśnie tobie się udało. Dodatkowo ruszyłem z czymś kompletnie nowym, o co prosiliście mnie już od dłuższego czasu. Bo uruchomiłem nasz wspólny serwer PBG Team, na którym możecie sobie ze mną porozmawiać, bo często naprawdę tam przesiaduję. Link zostawiam wam tam na dole, jeszcze niżej w przypiętym komentarzu, także zapraszam was bardzo serdecznie, stworzymy tam na pewno mega atmosferkę. Dobra, to już koniec tych ogłoszeń, jedziemy z tym śledziem. Ostatnio trafiłem na naprawdę zdolnego gracza Brawl Stars. Wiecie co on potrafi, jaką ma super moc, jakiego ma ulta? Potrafi udawać, że mówi w innym języku. Ja już mam go z tej strony, Marcin, a w tym filmiku będzie... udawał przez ten cały filmik będę udawał, że gadam po innym języku. A ja już nie przedłużam i lecimy do... Glania. Jak wam się podobają takie filmy, zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. Dobrze mówi, legendę! Jeszcze jedna subskrypcja i robię Q&A 3 Mamy tutaj dużo skrzyneczek. Ej, no ale ja myślałem, że on serio będzie udawał, że mówi w innym języku, a ja wszystko dokładnie rozumiem. Dlaczego? Aha, jak nuba. To jak to w końcu jest? On mówi w innym języku? Czy co? O co tu chodzi? Ezy, łatwiutko. Zaraz mu dam stuna. Normalnie pokrzam, mamy tutaj do czynienia naprawdę z prograczem. No zobaczcie tylko to, zobaczcie. Bum. Na razie, pa. To nara. Ale wiecie co? Ja to też umiem udawać, że mówię w innym języku. No posłuchajcie tylko. No widzicie? To jest inny język. A ty tak umiesz? Napisz w komentarzu, bo widzisz, ja tak. Dziś spełniłem największe marzenie tego chłopaka. Szkoda, że mam 0 subskrypcji, niech Przemek nie zasubskrybuje. Ale rzeczywiście, nie ma żadnego problemu, zostawiać tutaj subika, bo ja jestem takim Mikołajem, tylko że w lutym, takim spóźnionym. Nie widzę tej gry, odnajdę was, będzie ujmi. Ale kogo odnajdzie, co zrobi, jakie jojo, chyba raczej bajojajo. Nie widzę, Brawl Stars jest takie gówno. Ale co ty w ogóle opowiadasz? Brawl Starsy są sztosem każdego dnia. Po prostu trzeba czasem wziąć przegraną na klatę, no i tyle. A jeżeli to nie pomoże, no to zrobić te ijo, cokolwiek by to nie znaczyło, po prostu mnie to rozbawiło. Oczywiście tak pozytywnie. A jeżeli wy macie jakieś nagrania, które mnie rozbawią i nadają się do tej serii, to wysyłajcie mi do nich linki na mojego Instagrama PrzemoPBG. Link jak zawsze jest tam na dole i czeka tylko na kliknięcie tam. Z tego nagrania nie rozumiem naprawdę nic. Serio. Moim zdaniem to on udaje bardziej, że mówi w innym języku niż ten poprzedni tam. Co to są za dziwne dźwięki w ogóle? Co? O, a to rozumiem. El Primo, tak. Nie wiem, co w tym przypadku autor miał na myśli, ale Brawl Starsy weszły. Oj, weszły.
a ja mam propozycję nie do odrzucenia. Przypominam, że lecimy po 530 tysięcy subów, a brakuje nam naprawdę tyci, bo to tylko 2000. Także jeżeli materiał ci się spodobał, a jesteś nowy, to zostaw subskrybera, takiego potężnego, wiesz o co chodzi. Pamiętacie ziomeczka z poprzedniego odcinka z tej serii, który otrzymał ode mnie tytuł dzbana tego roku, mimo że mamy dopiero początek lutego, a wtedy stycznia? Jeżeli nie, no to jeszcze ten krótki fragment wam o tym wszystkim przypomni. Chłopak wchodził na losowe streamy i pisał naprawdę takie... głupoty, tak? Dawajcie, Elwina, Damiana, Proksa, Strzymyszo, Jarek. Okazuje się, że postanowił mi odpowiedzieć, czyli to, na co tak naprawdę czekałem od samego początku. Yes. Ja nie wiem, co on chciał tym osiągnąć, się jakoś dowartościować, czy co? No, nie wiem, co nim w ogóle Dowartościować się. Łop, dowartościować się. Dowartościować się. Tak, chciałem się dowartościować. Chciałem po prostu nauczyć kidów, żeby się nie nagrywali. Odechcieć się, żeby się... Żeby odechcieć. Żeby się nie nagrywali? Kłania się tutaj słownik, halo. Bo mówi się, żeby nie nagrywały, jak już to po pierwsze. Że nagrywanie. Nie, no tak, tak, nagrywanie, granie w ogóle w tą grę. To odniosło niż to, co zrobiłeś właśnie. Wstyd. Właśnie to nie jest wstyd. Hopie, to nie jest wstyd, ponieważ po prostu ten upominam kibic, że ten. A po drugie to ja już nie wiem, co on chce powiedzieć, bo mówi tak bardzo niezrozumiale, że ja już nie wiem, czy on chce, żeby wszyscy grali w Brawl Stars, czy jednak nie chce. No ja już się pogubiłem, ja już nie wiem. Rozumiem, jakby chłop, nie wiem, nagrywał inną grę. Na pewno nie Brawl Stars, to bym rozumiał. A zresztą jego argumenty są tak bezsensowne, bo niby co jest w tym złego? No co jest w tym złego? Zawsze musi być łapka w dół pod filmikami z Brawl Stars. Chłopie, jak ty nagrywasz Brawl Stars, to o tym nie wiesz, chłopie. Zawsze musi być łapka w dół. On okazuje naprawdę zero szacunku jakiegokolwiek. Ja szanuję każdego gracza w przeciwieństwie do niego, a nie liczy się w to, w co grasz, tylko to, jaki jesteś. Ja jestem przekonany, że każdy, kto teraz ogląda ten film, powie dokładnie to samo, co ja się ze mną zgodzi, no ale takim osobom po prostu nie przetłumaczysz. Takie po prostu odnoszę wrażenie, że co bym nie powiedział, to on i tak powie, a Brawl Starsy to, Brawl Starsy tamto, Brawl Starsy bleble. Szkoda czasu, lecimy dalej. Teraz czas na Brawl Starsowego klasyka. Moi stali widzowie to już wiedzą, co to będzie. Oczywiście chłopak wkurzony na Brawl Starsy, bo nie wiadomo co i jak się stało. Ale jedno jest pewne, w Brawla to on już raczej nie zagra. What are you doing? Jak kiłem od mokra jeszcze telefon od Herbo, Florer. No taka osoba, muszę przyznać, taka osoba robi złą reklamę graczom Brawl Stars, zdecydowanie. Ale no nie można mierzyć wszystkich jedną miarą i takie przypadki zdarzają się wszędzie, czy to w Roblox, czy w Fortnite, no wszędzie może się na to natknąć. Oczywiście przypominam każdej nowej osobie, jaki jest zamysł tego odcinka, bo po prostu chcę nimi pokazać, że nieważne w co gramy, tylko ważne co prezentujemy w tej grze, jacy jesteśmy i nieważne czy gramy w Fortnite, Brawl Stars, Roblox czy jakąkolwiek inną grę, to jest naprawdę nieważne i pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że fajnie oglądało wam się ten odcinek i zostawiliście już suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Wpadajcie na moje inne filmy i oczywiście na Insta PrzemoPBG. Tam szukam m.in. widzów do odcinków. Link w opisie jak zawsze. A i oczywiście dołączajcie do Discorda, link w przypiętym komentarzu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemanko!